Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, w Norwegii trwa bardzo silny turniej, no i też trzeba nadmienić, że Hikaru Nakamura to jest rewelacyjny zawodnik, który w swojej karierze właśnie na tym turnieju na żywo przekroczył ranking 2800 i aktualnie na live'ie zajmuje drugie miejsce na świecie tuż za Magnusem Carlsenem. Niesamowity wyczyn tego człowieka, dlatego że jest kapitalnym streamerem, który spędza wiele godzin na streamowaniu. Do tego jeszcze jest absolutnie w ścisłej czołówce światowej. Przekracza ranking 2800, coś nieprawdopodobnego. Kto długo gra w szachy, to wie na pewno, o czym mówię. Moi drodzy widzowie, zanim rozpocznę analizę dwóch partii Nakamury, to pragnę pozdrowić z tego miejsca Witka z Leszna. Jest to sześciolatek, który posiada czwartą kategorię i z tego, co słyszałem, bardzo długo potrafi trenować szachy do kilku godzin, a nawet z tego, co mówi tata, takie słuchy mnie doszły, to potrafi nawet do 10 godzin około siedzieć nad szachami. Powodzenia, oby zapał nie zgasł i życzę Witkowi wszystkiego dobrego. A jeszcze przy okazji, moi drodzy, jutro, czyli 5 czerwca o 20 przeprowadzę darmowe szkolenie o obronie królewsko-indyjskiej. Jeżeli chcecie się załapać na to szkolenie, ono nie będzie publiczne, to należy wejść na stronę szachuś.pl i się zapisać. Zapraszam serdecznie i już po tym wstępie przechodzę do analizy. Dean Clearen kontra Nakamura. Tak jak wiemy, w tym turnieju Deanowi za bardzo nie idzie. Już analizujemy partię. Posunięcie D4, D5. No, Dean oczywiście zmaga się tutaj z depresją, więc no, na pewno jest to ciężkie. I zobaczcie, że po ruchu C4 Nakamura zagrywa posunięcie C5. Jest to zawodnik, który szuka zaczepki już na samym początku i próbuje zaskoczyć przeciwnika. No cóż, w takim układzie białymi gra się w ten sposób, tak jak właśnie zagrał Dean Clearen. Posunięcie C na D5, skoczek F6 oczywiście z odbiciem, no i Dean zagrywa skoczek na Z3. Ja nie wiem, czy on znał tutaj warianty, czy nie, ale dobrą opcją jest zagranie posunięcia E4. Też takie rzeczy robię w swoim kursie o gambicie hetmańskim. W każdym razie tutaj po zagraniu skoczek na C3, skoczek wziął na D5, skoczek wyszedł na F3, można powiedzieć, że to białe mają szybszy rozwój, ale to jest tylko chwilowy obrazek. Bicie na D4 nastąpiło i Dink odbił hetmanem, co jest tutaj, znaczy tutaj wszystko dzieje się w porządku. Skoczek wziął na C3 i teraz zwróćcie uwagę, że białe mogą zbić hetmana, po odbiciu jest odbicie tutaj. No ale w takim układzie białe w tym momencie mają tego izolowanego pionka, więc tutaj po ruchu F6 i E5 można fajnie czarnymi się rozwijać i grać lepszą końcówkę. Dlatego też w tym układzie Dink zbił hetmanem na C3 i Nakamura zagrał skoczkiem na C6. No, wyprowadził po prostu figurę E4 i bardzo ciekawy ruch, znaczy teraz ruch A6, to również jest ciekawe, ale za moment jeszcze będzie ciekawszy, tak bym to ujął. Posunięcie A6. Głównym celem jest to, żeby ograniczyć po prostu gońca, żeby ten skoczek miał tutaj święty spokój. Goniec zagrywa zatem na E2 i uwaga, E5. Dlaczego ten ruch jest taki ciekawy? A dlatego, że nie można zbić pionka. Jeżeli tak by nastąpiło, to goniec B4 i wygrywają czarne. A pionek też w centrum stoi oczywiście dobrze. Nastąpiło zatem A3 i teraz Nakamura zagrywa gońcem na G4. I teraz zwróćcie uwagę, czy można w tym układzie wziąć pionka. Wzięcie pionka nie nastąpiło, ale jakby tak się wydarzyło, to goniec zbija na E2 koniecznie. Zwróćmy uwagę, że grozi mat, więc nie można wtrącić na C6. Król musiałby odbić i skoczek D4, czyli czarne szukają tutaj inicjatywy za pionka i ją uzyskują absolutnie. Król F1, zderoszowany król i w następnym ruchu wieża C8. Arcymistrz generalnie, który gra takie coś białymi, no nie chciałby takiej pozycji dostać. Nakamura tutaj by na pewno radził sobie świetnie z inicjatywą, więc na wyższym poziomie tutaj partia może się za moment skończyć na korzyść czarnych. Więc w tym układzie po goniec G4 białe zrobiły roszadę, wieża zagrywa na C8,
Tu już oczywiście na E5 nie można, bo jest na E2. Hetman na B3, skoczek na A5. Zobaczcie, skoczek bezpośrednio atakuje tego hetmana. Hetman trochę się plącze, no ale daje szacha, ale jest B5. I okazuje się, że tutaj no też za bardzo tym gońcem nie można zbić, bo po wybiciach na końcu może być na przykład zasłonięcie się tutaj, lub też po prostu skoczek C3 na Nakamura z figurą, nawet za 3 piony dałby sobie pewnie tutaj radę. W każdym razie koniec. Hetman wrócił, nastąpiła wymiana, skoczek B3. Ustawił się tutaj fantastycznie ten skoczek. Białe mają problemy, słuchajcie. Można by było powiedzieć w takiej symetrycznej, prostej pozycji, no ale jest białym po prostu ciasno. Zobaczcie, goniec na C5. Cały czas tego pionka na razie nie trzeba bronić. Figury czarnych wyszły w sposób prościutki, naturalny. No a gdzieś tam białe jakieś mikrobłędy popełniły, nawet ciężko mi stwierdzić gdzie, że ta pozycja już się robi taka mało przyjemna. Król F1, żeby tego gońca wspomóc, i teraz F6. Bierze D3, goniec wrócił sobie na E6, broniąc oczywiście skoczka, skoczek na D2. Większość z nas prawdopodobnie by zbiła tego gońca, no bo to jest bardzo kuszące, ale zwróćcie uwagę, że... Znaczy kuszące z tego względu, że skoczek za gońca i to jest ok, bo nam zostanie para gońców, ale... Ten goniec przecież jeszcze w ogóle się nie ruszył, to po co go bić? Tak sobie można też to układać w głowie podczas naszej gry, tak myślę. Skoczek zagrywa na D4 i chętniej skoczek by wziął tego gońca z uwagi na to, że ten jeszcze nie jest wyprowadzony. Tak logicznie sobie do tego podejść. B4 nastąpiło, goniec na B6, goniec B2 i skoczek walnął gońca. Zwróćcie też właśnie uwagę, że goniec z B2 jest mniej przydatny, on strzela tutaj w ścianę. Oczywiście król odbił, król na E7. Ten ruch królem jest dobry. Tutaj nie trzeba robić roszady, przypominam, gdyż nie ma hetmanów, jest końcówka, więc król w centrum zachowuje się zdecydowanie lepiej. Posunięcie F3, wieża C2, wieża na C3. I wtrącenie goniec na C4. Czarne próbują już tutaj uchwycić swoją szansę. W tym układzie oczywiście nie można zbić tutaj skoczkiem, wieżą również. Król zagrywa na E1. Jeżeli król zagrałby na D1, no to wiadomo, że bicie i tam wieża D8 cały czas z dużą inicjatywą. Białe musiałoby się tutaj bardzo mocno tłumaczyć. W każdym razie po król E1 Nakamura zagrywa piękny ruch. Koniec F2, poświęcając figurę, znaczy to jest chwilowy zabieg, no jeżeli król by zbił, bo tak nie było, no to tutaj można po prostu zbić i zdwoić później wieżę, grając różnopolowe gońce. Zwróćcie uwagę, który goniec jest lepszy, no tutaj odpowiedź jest oczywista, czarny goniec jest fantastyczny, więc czarne miałyby sporą przewagę, tym bardziej, że już wieże byłyby w obozie przeciwnika. Więc w tym układzie Ding odszedł na D1, no i nastąpiła wymiana wież i wieża D8. No i można powiedzieć, że ten goniec jeszcze lepszą rolę tutaj spełnia tak naprawdę. Tutaj gońce świetnie współpracują. W tym układzie wieża A1, goniec na F1 i zobaczcie, że ten goniec właśnie chce dobrać się do pionka. Nie można zbić. Jakie to jest... takie ruchy można tak naprawdę przeoczyć. Tutaj ruch G3. Goniec zagrywa na E3. Cały czas czarne naciskają na białe. A4, próba jakiejś kontry, Nakamura to wybija, wieża wybija i po prostu goniec B5 z tempem. Tak jak się patrzy na te ruchy, to można powiedzieć, że czarne grają tutaj bardzo, bardzo łatwo i mają prostą grę. Po tym ruchu wieża wjeżdża na D3, wieża C1 i posunięcie H5. Oczywiście to jest taki ruch, na który czarne sobie mogą pozwolić. Tu jest dużo czasu właśnie na takie posunięcia, żeby podciągnąć pionka i pokazać swoją dominację. To znaczy nie chodzi mi o to, że tutaj czarne się popisują, tylko po prostu to są takie standardowe posunięcia. Wyczekujemy i mówimy, no to teraz twój ruch, przyjacielu. No, w trudnej pozycji ciężko jest wykonywać dobre posunięcia. Król zagrywa na C2 i zobaczcie, że goniec zbija teraz na D2, to nie ucieka. Goniec zbija i wieża wzięła pionka. No właśnie. Dzięki temu też na przykład nie ma ruchu G4. Mówię tutaj jeszcze o pionku H5. W każdym razie, tu jest pionek więcej, drugi jest do wzięcia i partia powinna się tutaj ładnie zakończyć na korzyść czarnych. Wieża E1, goniec na C6. Oczywiście nie jest jeszcze tak łatwo to czarnymi wygrywać. Tutaj jest sporo gry. Wieża zagrywa na E3. To jest ciekawy ruch, no bo teraz trzeba się zastanowić, czy można zbić na E3. Jeżeli tak by nastąpiło i goniec odbił i goniec na E4, zwróćcie proszę uwagę na to,
że czarne mają dwa pionki więcej, ale prawdopodobieństwo zremisowania tej pozycji przy różnopolowych gońcach jest bardzo, bardzo duże wbrew pozorom. Więc, no cóż, można sobie te pozycje spokojnie poanalizować, bardzo ciekawy układ. Jednakże Nakamura nie wziął tej wieży, no i słusznie, bo wieża F2 daje większe szanse, gdyż jest więcej jeszcze figur na planszy. H4, goniec dał szacha, król C3, król E6, wiadomo, troszeczkę wyżej do centrum, wieża E1, wieża G2, no i z tej strony Nakamura próbuje atakować. Wieża na E3, G6. No smutne jest to, że białe nie mają żadnej kontry. Białe muszą stać w miejscu, a to jest najgorsze, co może się zdarzyć szachiście podczas partii, gdzie nie ma żadnych szans i musi po prostu stać w miejscu. Goniec E1, goniec na B5, tutaj król na B3, goniec na E2. Oczywiście Nakamura próbuje różnych tutaj manewrów, król na C2, goniec G4 tędy sobie przeszedł, goniec na D2 się zasłonił, goniec na E2, jest na C3 goniec, goniec F3, król D3, goniec G2. No Nakamura szuka innej opcji, ten goniec cały czas patrzy w pionka. Jest wieża E1 i G5. No i właśnie ta przewaga właśnie tego pionka czarnych powoduje, że można sobie na taki ruch pozwolić. Goniec przy okazji fajnie broni pola H1, więc wieża nie pójdzie tędy po ewentualnej wymianie. Ten pionek byłby wolny, więc tutaj zagrywają białe. GH, i pojawiła się kolejna słabość i właśnie na tym polegają końcówki, żeby wiedzieć, jak próbować dociskać przeciwnika z małą przewagą, tworzyć mu słabości i potem je atakować. To tak w dużym uproszczeniu, oczywiście to się łatwo mówi, praktyka jest trudniejsza. Goniec F1, król C3, goniec E2, goniec E3, wieża H2 na pionka, tu goniec na C5 i goniec wrócił na B5. Moi drodzy, Ning Liren poddał partię w tym momencie z bardzo prostej przyczyny. Następny pionek jest do wzięcia, no i tutaj gra dla czarnych jest banalnie prosta na tym etapie. Wystarczy iść pionkiem do góry, ewentualnie jeszcze tego spróbować zaatakować. Więc czysta przyjemność gry dla czarnych, no białe tutaj są już kompletnie bezradne. Zapraszam do drugiej partii. Hikaru mierzy się z rewelacyjnym Pragnanandą. Ten zawodnik, no to jest perełka Indii na pewno. Niesamowity też młody człowiek. No i zobaczmy, jak to się potoczyło. D4, skoczek F6, C4, E6, tutaj skoczek wyszedł, goniec B4. Mamy obronę Niemcowicza, jest E3, jest posunięcie Roszada, goniec D2. No tak też grają swobodnie, goniec D2 sobie wyszedł. C5 a z atakiem w centrum, A3 z tym gońcem trzeba zrobić porządek. No po odejściu gońca tutaj na A5 to białe w ogóle świetnie by stały po biciu. No i to wybicie skutkuje tym, że odbijamy gońcem i nie mamy tak zwanych trojaczków, jakbyśmy byli zmuszeni do bicia pionkiem, więc to bicie pionkiem byłoby fatalne, gońcem rewelacyjne. No w każdym razie w tym układzie goniec zbił skoczka, to jest naturalny układ, goniec odbił i skoczek E4. No, jest opcja zbicia gońca. Co gra biały? Skoczek E2. Wcale nie ucieka tym gońcem. Zobaczcie, że często jest też tak, że w szachach skoczek jak się wymieni za gońca, to jest dobrze. Ale w tym konkretnym układzie bardzo chętnie białe tego gońca oddają. Tu chodzi o rozwój. O to też, że goniec C8 jest jeszcze niewyprowadzony. To są takie daleko wzroczne strategie szachowe. Jak o tym wiemy i o wielu innych aspektach, no to wtedy wiemy, jakie mniej więcej posunięcia wykonywać. Ja wiem, to się łatwo mówi, trening czyni mistrza, zawsze to powtarzam. B6. Tutaj D5 nastąpiło, goniec na A6, B3 z obroną, B5. No właśnie, i hetman na C2 z tempem, nastąpiło bicie na D5, pionek odbił, no tak się trochę zaostrzyło, bicie, i hetman zbił na C3. Oczywiście tutaj bicie skoczkiem jak najbardziej też jest możliwe. No Nakamura po prostu postanowił zbić hetmanem, zaatakować i tyle. D6, skoczek na G3, miał tutaj Hikaru inne plany, też dobre. Skoczek na D7, goniec na E2. Zobaczcie, no też analizując partie najlepszych szachistów świata, my się też bardzo dużo, dużo uczymy. Ja zawsze powtarzam, analiza partii jest kluczowa do podnoszenia poziomu. Jak ktoś to lubi, to tym bardziej sprawia ogromną przyjemność. Ja, jak byłem młodszy, dzieciak i potem nastolatek, to już pamiętam chyba jako 8-9-latek uwielbiałem analizować partie i nikt mi tego nie mówił. Po prostu
Bardzo to lubiłem. No dobrze, w każdym razie, tutaj partia jest nie o mnie. Skoczek na f6, hetman d2 i wieża e8. Nastąpił ruch f3, oczywiście tu plan e4. Zobaczcie, że to wszystko dobrze działa. Jest hetman na b6 i e4. Nakamura twardo tutaj gra tymi pionkami centralnymi. Wszystko się dobrze broni. Goniec wrócił na c8, a4. Bardzo sprytne posunięcie. To też pokazuje, jak wyjaśnić sprawę na skrzydle. W tym układzie czarne raczej powinny zbić i zagrać gońcem, ale goniec zagrał na d7. To jest taki ruch, chyba który traci zwyczajnie tempo. Zobaczcie, co robi biały. Zbija. Właśnie. Goniec zbija. Goniec zbija, hetman zbija. I Nakamura wymyślił sobie właśnie po tych wszystkich wymianach skoczek f5. Moi drodzy, skoczek f5 to jest bardzo, bardzo groźna figura. Z uwagi na to, że atakujemy tutaj, a przy okazji grozi hetman na g5. I robi się tutaj niezwykle gorąco. No i cóż, to też jest taka prowokacja dla czarnych do poświęcenia figury. I co zrobił Prak? Prak zbił skoczkiem na e4. No i właśnie prowokacja Nakamury się udała. Nakamura też jest takim zawodnikiem, że on lubi grać z materiałem więcej. No więc przyjąć trzeba tę ofiarę. Wieża zbija. I teraz król f2. I teraz białe mają prosty plan. Wybronić się. Wybronić się i uzyskać przewagę materialną. Nie jest to jeszcze takie łatwe. Jak widzicie, pasek pokazuje przewagę 0,77. No więc to nie jest jeszcze ogromna przewaga białych. Łatwo nie będzie. Wieża e5, skoczek zbija pionka. No oczywiście tutaj Hikaru liczy jak maszyna. Hetman zagrał tu. Pytanie, dlaczego na przykład nie poszło bicie na b3? Z bardzo prostego powodu. Białe wtedy mają czas na ustawienie swoich figur w optymalnych pozycjach. I powie, że hara d1, król się szybko by schował, a pionek byłby obroniony i gra gitara, że tak powiem w skrócie. Hetman b6 z atakiem na skoczka, skoczek c4, no widzimy ładne widły, lecz one nie działają, bo jest hetman f6, król g1, no i wszystko było właśnie w porządku, gdyby tej wieży wrogu nie było, to już białe miałoby leciutko, wieża zagrywa na e2, bardzo sprytny ruch, zwróćcie uwagę, że po tym wybiciu hetman zbija na a1 i tutaj jest po prostu remis z uwagi na zasłonięcie się, bo trzeba to zrobić, w innym wypadku tracimy wieżę, a teraz po hetman d4 tutaj się godzimy z wiecznym szachem, więc remis byłby, no ale Nakamura oczywiście po wieża e2 gra inaczej i też bardzo ciekawie, wieża f1, nie dość, że się broni tutaj od ataków matowych, no to po wymianie na d2 zbija na f6, no i proste, jeżeli tu, to tu. Wieża zbiła na d5 i wieża f3. No i mamy pozycję, gdzie białe mają figurę więcej za cenę dwóch pionków, gdzie pionków już jest mało oczywiście, więc trzeba bardzo, bardzo uważać, żeby tutaj czegoś nie przedobrzyć białymi. Wieża dała szacha, wieża się zasłoniła, wieża d3 i skoczek a5 sam broni pionka. Białych problem jeszcze polega na tym, żeby się stąd oswobodzić królem i wyciągnąć wieżę do gry. Wieża d2 i h4. Sprytny ruch właśnie pokazujący, którędy też wieża może wyjść i być aktywna. Wieża a2, skoczek wrócił, a5 nastąpiło, no i wieża h3. Nie ma innego wyjścia, jak grać właśnie w ten sposób. a4 nastąpiło i skoczek b6. Tutaj właśnie chyba Prak się nieco pomylił, choć w sumie nie wiem do końca. Skoczek b6 po tym ruchu jest po prostu bicie pionka. No i tyle w temacie. Pion jest już jeden odzyskany. Wieża c2, wieża f4. No i tutaj widzimy teraz już gołym okiem, że Nakamura się rozpędził. Już jest król bezpieczny, wieże grają, więc teraz realizacja. h5 nastąpiło, wieża d3, f6, wieża e4, wieża b7. Król na h2, tutaj król na f7, król h3. No i tutaj teraz też panowie grają sobie w taki sposób. Hikaru szukał jakiejś tam opcji, może chciał trochę nabić czasu też, jeśli chodzi o króla. No i teraz nastąpił ruch wieża g3. Król f7. W ogóle
Wygrywanie też takiej pozycji nie jest proste. Zwróćcie uwagę na to, że skoczek nie za bardzo może się ruszyć, a jeżeli byśmy chcieli właśnie zagrać tutaj, co za chwilę nastąpi, to jest po prostu redukcja pionków i jest duża szansa, żeby to zremisować. Wieża F4, wieża się wróciła, zdwojenie wież, król H3. Oczywiście to są ruchy za darmo, więc białe sobie z tego korzystają. Jedna wieża musi być przyczepiona do pionka, więc nie można zrobić na przykład takiego układu, że wieża F3, wieża F4 i tutaj sobie fajnie wymienimy, bo stracimy na B3. Wieża B5, tutaj prak stoi w miejscu, wieża D3, wieża wróciła i wieża C4. No taki ruch no trzeba wykonać w końcu, nie ma innego wyjścia. Nakamura nie miał też opcji, żeby inaczej to rozegrać. No oczywiście redukcja, wieża B4, skoczek C5 i bicie i skoczek E6. Słuchajcie, no taka końcówka jest ciężka do wygrania, bardzo ciężka. Gdyż, no, figura za pionka można powiedzieć, ale jest tego bardzo mało na szachownicy. Jak dobrze wiemy, jakby na przykład zniknęły wszystkie pionki, to jest teoretyczny remis. No więc jaki jest plan dla białych? Białe muszą po prostu zdobyć piony. Nastąpiło G5. No właśnie, co w tej sytuacji? No tutaj będzie dużo nacisków. Trzeba zmusić przeciwnika do jakiejś reakcji. Super byłoby dla białych, jakby zostało teraz zagrane G4. No bo zostają dwa pionki, a skoczek łapie piękne pole i tam na H5 wypadło. Za chwilę białe by wygrały, więc redukcja jest potrzebna dla czarnych, bicie i król G6. No i teraz plan białymi jest taki, żeby dobrać się do pionka H5. W innym wypadku będzie ciężko, no na pionka F6 ciężko będzie zdobyć tak naprawdę. I teraz pokażę dosyć szybko te ruchy, jakie tutaj panowie wykonywali. Można sobie to zwolnić potem spokojnie w analizie. Bardzo też sprytny ruch. Zobaczcie, po wybiciu jest szach i odbijamy wieżę już z bardzo prostą wygraną. W tym momencie wieża na A3. No i tutaj Hikaru już próbuje dobrać się do pionka. Po król F3, król F4. Ciągle jest król szachowany. Zwróćcie też uwagę, że jak tutaj król by zagrał na H3, to jest też wieża na A3. I nie możemy zbić pionka, dlatego że jest strzał, strzał i tutaj. No więc z remisem, więc nie można sobie na to pozwolić. Tutaj oczywiście białe próbują, skoczek zagrał tu i znowu jest dosyć ciężko. Jest zagranie, próba wzięcia pionka, ale ta wieża, no nie mówię, że wściekła, bo jest taki zwrot w szachach, wredna wieża, bym tak powiedział, dla białych, jest no mankamentem. Tutaj trzeba jakoś manewrować. No i Hikaru próbuje tutaj coś pomanewrować. Wieża teraz broni po prostu pionki. Wieża biała próbuje z drugiej strony się przedrzeć. Skoczek również tutaj coś manewruje, zobaczcie. Nie będę dokładnie tu wszystkich ruchów też omawiał, po prostu zobaczcie, jak białe próbują się dostać do czarnych. Czarne generalnie grały dobrze, no ale już białe tutaj są, białe są coraz wyżej, król znowu wrócił na swoją pozycję, skoczek F4. No i doszliśmy do takiego momentu właśnie, gdzie już skoczek swobodnie atakuje pionka. Król F5 to był ogromny błąd. Tutaj jeżeli król zagrałby na H6, no to jeszcze można by było próbować, nie wiem czy to nie jest w ogóle pozycja remisowa, ciężko mi stwierdzić. Wieża A6, komputer niby 2-0 pokazuje, ale jak do tego tutaj doprowadzić do zwycięstwa, nie wiem. No błąd Praga spowodował, że jest wieża na H7 i Prag musiał się poddać. Zwróćcie uwagę, tu już dobieramy się do pionka i realizacja będzie już banalna. W każdym razie, cóż, tutaj silnik mówi mat, albo trzeba oddać wieżę na E3. W każdym razie, Nakamura przekracza ranking 2800, rewelacyjnie sobie radzi, no cóż, trzymam kciuki, choć też lubię Magnusa, no to ciekawe, czy Nakamura będzie w stanie go prześcignąć, będzie to piekielnie trudne, zobaczymy, czas pokaże. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.